choćby Jeremiasz Barański, pseudonim Baranina, który współpracował kiedyś jawnie ze Służbą Bezpieczeństwa. Był to okres, gdy prowadził Barański podwójne życie, będąc zarówno cinkciarzem, czyli działając wbrew systemowi, jak i współpracownikiem tajnych służb równolegle. Baranina był jednym z tych, którzy pomagali swoim dawnym oficerom z SB i MSW, czyli swoim przełożonym, dostosować się do nowej rzeczywistości. Był to okres, w którym wiele osób próbowało znaleźć swoje miejsce w nowym systemie. Jednak przez pewien czas Barański pracował oficjalnie jako przedstawiciel firmy Kodak, ale jego działalność wykraczała znacznie poza te pozycje.